Cześć, witam Was na ostatnim, a właściwie no, przedostatnim odcinku dotyczącym tego sezonu PLUSligi. Poznaliśmy klasyfikację końcową. Mistrz Polski znany, wicemistrz Polski znany, brązowy medalista znany, uczestnik Pucharu CEF również znany. Wszystko się w miniony weekend rozjaśniło. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zupełnie niespodziewanie, można powiedzieć, mistrzem Polski, Jastrzębski Węgiel wicemistrzem. Zawiercie z brązem. No i jeszcze jeden odcinek, który nam został, no to będzie omówienie baraży. Nie będę po każdym meczu barażowym oddzielnego odcinka nagrywał. Podsumuję to, jak cała rywalizacja się skończy. My z myślami przenosimy się już powoli do Lubliny, ale jeszcze trzeba te dwa ostatnie starcia z tego sezonu podsumować. No i Aluron CMC, Warta Zawiercie, zdobywa brązowy medal. Ja tutaj typowałem, że ta rywalizacja zakończy się w 5 meczach przed końcem rywalizacji, a to Zawiercie zamyka to w 4. No, genialny Dawid Konarski na przestrzeni tych 4 meczów. MVP absolutnie tej całej rywalizacji. Brązowy medal w ostatnim meczu zdobywa 28 punktów Konar, 22 na 38 w ataku, 58%, 5 asów serwisowych, 27 zagrywek wykonanych. No, niesamowite kłopoty sprawiał Bełchatowianom swoją zagrywką. No i naprawdę Dawid, myślę, że to była taka jego reakcja na brak powołania do kadry, jak na początku sezonu. Uważam, że pokazywał trenerowi jeszcze Heinenowi, że swoją sportową postawą, swoją grą, że jest w bardzo dobrej formie. Tak teraz myślę też trenerowi Grbiciowi pokazywał, chciał pokazać, że jest dalej w stanie coś tej kadrze dać. Uważam, że to zadziałało na niego absolutnie mobilizująco. To było widać, no, pomimo tego, że Zawiercie w tym meczu grało bez Urosza, no to bardzo dobrze zastąpił go Piotr Korczyk. 20 punktów w tym meczu. Piotr Korczyka 14-26 w ataku, 54%, 4 bloki, 2 asy w przyjęciu. 44% pozytywnego przyjęcia, jeden błąd bezpośredni. Facundo Conte też niezły mecz, choć sporo błędów było przy nim. Też 54% w ataku, tyle samo co Piotr Korczyk. Też 44% w przyjęciu, ale przyjmował niemal dwukrotnie więcej po jednym bloku, po jednym asie. No, środkowi standardowo w zespole z Zawiercia robili tutaj za tło. Patryk Niemiec 8 punktów, Miłosz Niszczą również 6, ale dołożyli 4 punkty blokiem środkowi Zawiercia. Po stronie Skry standardowo, może powiedzieć, Atanasiewicz, czarny, czerwony, 19 punktów serbskiego atakującego przy 50% atak skuteczności, ale tylko 28 efektywności, słabiutko na zagrywce, bo aż 7 błędów bezpośrednich, tylko 11. No i tutaj była główna przyczyna porażki PGS Skry. 6 asów do 22 błędów, a Zawiercie 10 asów do 13 błędów. O ile w ataku, można powiedzieć, było niemalże identycznie, w przyjęciu niemalże identycznie, w bloku troszeczkę lepsza Skra, no tak tutaj ta zagrywka była absolutnie decydująca. Ilość błędów PGS Skry była porażająca w tym elemencie. No i to dzięki temu Zawiercianie cieszą się po czwartym meczu z brązowego medalu. 15 punktów Bieńka, 9 na 14 w ataku, 4 bloki, 2 asy, też bardzo dobry występ. Milat Ebadipur rozegrał jeden z lepszych meczów w sezonie w piątek. 17 punktów Milada, choć też aż 7 zagrywek zepsutych, tylko 11 w przyjęciu, 38% jak na jego słabo, ale w ataku 57% skuteczności, 52% efektywności, 3 bloki punktowe. No to bardzo dobry wynik Irańczyka, choć i tak ten sezon nie należy za bardzo do udanych. Dikoi 11 punktów zdobył w tym meczu. Słaba skuteczność, słaba efektywność, w przyjęciu też wiele zespołowi nie dał. Karol Kłos, bardzo dobry występ nawet na tym środku. No, standardowo Skra miała nad Zawierciem bardzo dużą przewagę, ale na skrzydłach wyglądało to zupełnie, zupełnie odwrotnie. Karol Kłos 9 na 12 piłek w ataku skończył, więc 75%, do tego dołożył 4 bloki, 20 zagrywek, więc też bardzo dużo kłopotów z Zawiercianą swoją zagrywką sprawiał. No ale rywalizacja zakończona. Jeszcze raz gratulacje ogromne dla Aluronu CMC Warta Zawiercie za brąz. Gratulacje za to, że w przyszłym sezonie ten zespół będziemy oglądali Widzę Mistrzów. Nie wiemy w jakiej hali, no bo wiemy, że hala ta przy Blanowskiej w Zawierciu nie spełnia wymogów Europejskiej Konfederacji, ale coś na pewno wymyślą na Śląsku. Niemało jest hal, które te warunki spełnią. Może Dąbrowa Górnicza, tam gdzie grali Challenge Cup 2 czy 3 sezony temu. Jeszcze raz ogromne brawa i gratulacje dla Zawiercie za ten brąz. No i poznaliśmy również mistrza Polski, Zaksa Kędzierzyn-Koźle w 4 meczach zamyka tę rywalizację. Tutaj powiedziałem przed, tak wytypowałem przed rozpoczęciem rywalizacji, że 3-1 w meczach wygra Zaksa.
i to się ziściło. Brak Norberta Hubera absolutnie niczym, w niczym kędzierzynianom nie przeszkodził. No, świetny mecz na lewym skrzydle duetu Semeniuk-Śliwka. Marcin już chyba od samego początku wyczuł słabość Łukasza Kaczmarka, bo Łukasz Kaczmarek pierwszą piłkę dostał grubo po połowie pierwszej partii, a i tak w całym meczu atakował 8 razy. W meczu decydującym o Mistrzostwie Polski atakujący zespołu z Kędzierzyn dostaje tylko 8 piłek. Środkowi dostali ich 10, Łukasz Kaczmarek 8, więc musiał Marcin Janusz po prostu to dużo wcześniej wyczuć. No ale przy tak grającym lewym skrzydle, no to Zaksa tego meczu przegrać nie mogła. Kamil Semeniuk, fantastyczny występ. 68% w ataku, 59% w przyjęciu, 3 bloki, 1 as, do tego 54% w przyjęciu, a 59% efektywności, przepraszam, bo się pomyliłem. Do tego Olek Śliwka też wziął w tym, zawziął się i zdecydowanie lepiej zagrał w ataku niż to miało miejsce w poprzednich meczach. Dostał też dużo więcej piłek, nie był absolutnie żadną, nawet czwartą opcją, tylko był absolutnie opcją numer 2. 14, 21 w ataku, 67%, 50% efektywności, 36% w przyjęciu. Tylko po jednym błędzie Kędzierzynian, obu przyjmujących. Erik Szodzi dużo lepszy mecz niż te poprzednie. Krzysztof Rejno mało widoczny, 3 na 5 w ataku, 1 as. David Smith też mało widoczny, 4 na 5 w ataku, też 1 as. No ale nie było potrzeby więcej. Przy tak, jeszcze raz podkreślę, fenomenalnie grającym lewym skrzydle, no Zaksa, 6 asów do 9 błędów, ilość błędów ograniczona wręcz do minimum. Żadnego bloku Jastrzębie przez 3 sety, żadnego Zaksa ani razu nie dała się Jastrzębioną zablokować. Do tego Zaksa popełniła 7 błędów bezpośrednich, ale i tak wyszła na 50% efektywności w ataku. Fantastyczny występ po stronie Jastrzębia, no można pochwalić absolutnie Rafała Szymurę, który dał znowu kapitalną zmianę. W drugim secie zmienił Tomka Fornala i 12 z 17 piłek w ataku skończył 71%, 3 asy serwisowe dołożył Szymura w serii, więc naprawdę no fantastyczne wejście Rafała. Tomek Fornal niestety kolejny mecz nie dowiózł, można powiedzieć przysłowiowo, w ataku tylko 33%, przyjęcie fajnie trzymał, 64% pozytywnego przyjęcia, no ale w tym ataku niestety był do zmiany i trener Giolito z tą zmianą nie zwlekał. Niezły występ Trevora Klewno, 9 na 18 w ataku, 50%, też 52% w przyjęciu, coś tam działał Francuz na zagrywce, najczęściej zagrywał po stronie Jastrzębia. No ale tak, środek mało widoczny, Jurij Godet tylko 2 z 8 piłek, Łukasz Wiśniewski pomimo tego, że 4 z 4 piłek skończył, no to też wychodzi na 0. Obaj atakujący, Racio minus 1, Błaje minus 1, Hadrawa minus 1, Hadrawa 5 na 13 w ataku, 38%, Błaje niby 50% w ataku, ale też wychodzi na ujemnym ratio, więc Łukasz Kaczmarek pomimo tego, że atakował tylko 8 razy, to i tak wyszedł na plus 2, więc można powiedzieć, że prawe skrzydło pomimo takiej, a nie innej gry Łukasza było domeną Zaksy. Ogromne gratulacje dla Kędzierzynian. Od początku w tym sezonie nie było widać po nich żadnych zmian, żadnych rotacji w składzie. Wyglądali fantastycznie. Na serię finałową przygotowali bardzo dobrą dyspozycję. No i co, przed nimi jeszcze teraz tydzień przygotowań, wyjazd w piątek prawdopodobnie do Lubiany na finał Ligi Mistrzów. Tam oczywiście mocno trzymamy kciuki. To też będzie przeze mnie podsumowane, a jeszcze przemyślę to, czy może nagrać jakieś podsumowanie zbiorcze całego sezonu, kilka słów o każdym zespołu, kto zawiódł, kto nie zawiódł i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, może to nagram. No, absolutna dominacja w tym meczu numer 4, 3 do 0, no, ani przez moment. Jastrzębie może na samym początku tam prowadziło dwoma czy trzema punktami, ale szybciutko w pierwszym secie ustawienie z Davidem Smithem na zagrywce i można powiedzieć Jastrzębie doprowadzone do porządku, już Zaksa prowadzenia do końca meczu w zasadzie nie oddała. No i tak jak mówię, teraz jeszcze trzymamy oczywiście kciuki za występ w Słowenii, w Ljubljanie. I za obejrzenie, tak jak mówię, to albo przedostatni, albo już na pewno jeden z ostatnich materiałów. Dzięki za cały sezon, tak naprawdę postanowiłem sobie przed rozpoczęciem, że będę nagrywał. Nie wiedziałem, czy wytrwam w tym postanowieniu, ale udało się to zrealizować. Każdą kolejkę podsumowałem, każdą zapowiedziałem, w playoffach też podsumowałem każdy mecz, coś nie coś, że tak powiem, cytując klasyka, opowiedziałem o nim. Dajcie mi subskrypcję, bo bardzo rzadko to prosiłem, ale teraz mi się zaczyna o tym przypominać, po prostu albo o tym zapominałem, albo nie widziałem takiej potrzeby, dlatego proszę o subskrypcję. W opisie macie link do mojego Instagrama, do mojego Twittera, tam też Was zapraszam. Na Twitterze dużo, dużo o tej siatkówce piszę, na Instagramie troszeczkę więcej prywaty, a jeszcze w tym tygodniu pojawi się ode mnie filmik, na 100 osób zrobiłem filmik, niespodziankę, to zrobili na 200, znaczy on już jest zrobiony, jeszcze musi pójść do montażu, więc też wyczekujcie we wtorek albo w środę
czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze u mnie na kanale nie było. Nie wiem, czy to jednorazowy wyskok, czy może będzie się to pojawiało częściej, ale w każdym razie zapraszam. Jeszcze raz zostawcie subskrypcję, wpadajcie na moje social media, macie link w opisie. Dobrego tygodnia, poniedziałek, trzymajcie się i cześć!